zawodnikiem. Panie i panowie, przed wami Roger Sala! ...82-200. Karibo Gąsiewski! 80-400. O co zapytałeś Rogera? Czy stresik jest? Od pierwszy raz to na pewno się stresuje. Po twoich tarczach już nie. Twoje były nie lepsze. Będzie poddymione, panowie, czy tak raczej na spokojnie? Easy. Powiedziałeś o jego tarczach. Co w tych tarczach ci się nie spodobało? Może cię ucieszyło przed jutrem? Jutro zobaczycie. Chciałeś odrobinkę poddymić? Odgryzł ci się? Jest okej. Okej, panowie, w takim razie pozycja bokserska. To jest pojedynek, który jutro otworzy galę High League 6. Michał Cichy! ...83-200. Tomasz Szalony Reporter Matysiak! 87-200. Widziałem, że Tomasz, miałeś jakieś problemy żołądkowe wczoraj. Nie chcę, żebyś miał jutro, więc proszę, masz tu pampersa, żebyś się nie obsrał. Możesz założyć od razu. Rewelacja, powiem ci, całą noc szukałem. Bardzo ci dziękuję. Zajebiste poczucie humoru w ogóle. Powiem ci, na wysokim poziomie. Widać, że się znasz z pasutem. Aż dziwne, że jakiś nie przygotowałeś filmików ani slajdów. Rewelacja, dziękuję. No, widziałem, wiesz, twój kask chyba był jeszcze gorszy. Twoja opinia. Okej, okay, Michale, twój przeciwnik nie pokazał zbyt wiele. Mówi, że oszczędza siły na jutro. Czy uważasz, że tak jest, czy może to jednak był szczyt jego możliwości? Myślę, że to był szczyt jego ambicji. Tomku, w takim razie pytanie do ciebie. Kacper Ludwiczek! Bo... no, patrzę na tę wagę i nie wiem, będziemy tutaj potrzebowali profesjonalnej opinii. Panie i panowie, EB, panel ekspercki. Widziałeś? Ponad limit. No bez przesady. Mordo, to wy we dwóch ważyliście się? Ta waga jest chyba popsuta, zejdź. Tak, panowie oczywiście z EBEB będą prowadzić hate room. Także myślę, że naprawdę... Jak? Dobra waga, wampir? Ty, wariacie, mnie dobrze zważyła. Wejdziesz jeszcze raz. Ale na pełnej stopie, Ludwiczek, tam nie odejmujemy nic. To jest mocna historia. Widzisz to, co ja? No, pokazuje 98-400, ale istnieje spora szansa, że on te włosy ścinając zrzucił trochę wagi. Dobrze. Panie i panowie, EBEB, Dariusz Darolew Kaźmierczuk! 85-200. Czyli... gówno. Bo co? Gówno. Bo co? Co się dzieje, Daro? No co, no, inflacja. Chodźcie, panowie, spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz, bo ludzie chcą zobaczyć waszego face to face'a. No akurat masą to nie. Masą to nie, Daro. Masą nie warto. Chcesz dymił na siłę? No co? Jutro, kurwa, mamy walkę. Już no sił spokój. Co? Ja cię teraz nie będę bił. No co? Gówno. Dawaj. Jutro. Dobra. Pojedynek tytanów. Ludwiczek, szybkie pytanko do ciebie. Twój przeciwnik zasugerował, że wraz z utratą włosów... Boję się Darka! Gdzie jest moja mama? Bo tu jest Darek! Potężny Darolew! Który krzyczyła! Ja jestem taki w strachu! Właśnie pokazał, właśnie jak jest strachu, kurwa. No pokazałeś teraz właśnie. Pokazałem. No właśnie pokazałeś. Panie i panowie, no jeżeli Darolew pokazuje komuś, że ktoś jest walnięty... Spróbujemy jeszcze raz tego face to face'a, dawaj. Tak, ostatnia próba face to face'a, panowie, pozycja bokserska, lecimy. Zajebię cię, na jutro cię wyjebię. I do pozycji bokserskiej, panowie. Do publiczności.
jeden z naprawdę... La Briga! ...113-400. Także naprawdę solidnie. Zapraszam, Denis. 110-200. Także przewaga po stronie Denisa. Mocny, intensywny face-to-face, panowie. Denisa, tak jakby świeżbiły ręce. To już bardziej jutro, jak odgłosy z filmów dla dorosłych. Już jutro będzie mógł dać upust swojej frustracji. Pytanie do ciebie, Konrad. Jest 110 kg, a wiem, że było nawet i chyba 140, tak? Naprawdę z tym zmianą formuły wiąże się też zmiana stylu życia. Ja widzę naprawdę ogromną, jakby wiesz co, tensję między dwoma. I właściwie to czekam tylko, aż coś się stanie za chwilę. Zobaczymy. Panowie, coś tego, czy nie? Oni są za bardzo skupieni, oni nawet nas nie słyszą chyba. Za Łęcki! ...96-800. O, Kubiszyn! 90... Pozwolę wam zobaczyć, jak sobie krzyczy. 97 kg. Myślę, że jeden z najciekawszych, pojedynków w kontekście sportowym. No! Ja się przestraszyłem. Nie spodziewałem się tego. Ale koniec zabawy. Jutro robota. Już nie będzie krzyku. Będzie tylko ból, krew i łzy. Ja myślę, że tutaj naprawdę nie potrzeba wielu słów. Malik, jeżeli masz jakieś pytanie, proszę bardzo. Ja po prostu czekam na ten pojedynek. Ja myślę, że ten pojedynek, mimo tego, że jakby jest no freak fightowy, no to będzie bardziej sportowy niż freak fightowy przede wszystkim. Płaczę? Ja płaczę na widok Crazy'ego. Ciekawe, czy z radości, że dziadka dostałeś. Ze strachu. Dobrze, panowie, pozycja bokserska. Już jutro Crazy kontra Don Diego. Pojedynek, który, no, nie spodziewaliśmy się, że zobaczymy. A zobaczymy. Dziękujemy serdecznie. Marcin El Testosteron Najman. 113-200. Paweł, prezes Fen Jóźwiak. 101-200, czyli ponad 12 kg na korzyść Marcina Najmana. Dwóch kolegów jakiś Pawła tutaj szuka. Na zewnątrz szukało Paweł, już gdzie jest Paweł? Panowie, gdzie? Tu jest Paweł! O, są! Paweł, przyszli! Dowiedzieliśmy się z internetu, że chce pan zostać stripteaserem. I szukamy trzeciego do składu. Najpierw pierdolne ciebie, a potem ciebie za głupie żarty. Także jak chcecie kolego, Bendejsa, zobaczcie tego kurwa grubasa. Szacunkiem do ciebie mówię i zobaczcie tego grubasa, bo jutro go tak pierdolę, Paweł, zatańczy bez muzyki. Paweł, i zobaczycie, Paweł, że tylko do tego się nadaje. Paweł, po co ta agresja? Ale właśnie po co ta agresja? Przyszedłem tu, żeby państwa zaprosić. Żegnam. Grzecznie, no dziękuję bardzo. No to bardzo grzecznie, ale nie skorzystam z propozycji. No i super. Bierzcie to Paweł! No, tak, od razu. A nie, Paweł, ruszaj się, kurwa, ruszaj się! Panom już dziękuję. Paweł, ruszaj się! Dobra, słuchajcie. Chłopaki, bez nerwów, po co ta agresja? Ja też mam dla Marcina prezent. Słuchaj, Marcinie. Twoja ulubiona pozycja w ringu, zazwyczaj czy w klatce, w tej pozycji zakończasz wszystkie walki, także na pewno ci się przyda. Możesz dać swojemu narożnikowi, w razie czego zamiast ręcznika, jak ci rzucą, to będziesz wiedział, co robić. Pawełku, doceniam żart, doceniam inwencję, natomiast powiem ci tak. Wszystkie te żarty kończą się w tym momencie. I mówię to teraz zupełnie nie, Paweł. Żarty się skończą jutro, jak się będziemy napierdalać. Nie. Paweł, żarty się kończą już teraz. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Bardzo cię lubię, ale nie gniewaj się.
jeżeli ci rozpierdolę jutro głowę na pół, bo to jest taki biznes. Dlatego... Słuchaj, ja też cię lubię, ale to ja będę tym, co ci ten łeb rozpierdoli. To zobaczymy jutro. Nie ma problemu. Jakiś face to face, panowie? Tak jest, chodźcie tutaj na środeczek. Tutaj, panowie, panowie. Chodźcie tu. Dobrze. Show się właśnie kończy. Dopiero się zaczyna. Wojna jutro. Prawdziwa. Bądź gotowy, bo ja będę. Ja będę. Liczę na to. No więc nie potańczyli tu dzisiaj, może zatańczą jutro w klatce. Panie i panowie, Paweł Jóźwiak, Marcin Najman, jeden z naj... Tybori! Tyburski! ...99800. Jeśli dobrze kojarzę, to też jest chyba jeden z najcięższych... Bad Boy! Załęczki! Mamy, panowie, do face to face'a. Ostatniego. Żarty już pożartowaliśmy na konferencji, teraz już sobie nie żartuj. Żarty się skończyły, no cię rozpierdolę. Ale daj, dalej żartujesz. To zobaczymy, to trochę mądry. Zobaczymy. Jestem chuj wodny, tak stary. Zobaczysz. Zobaczysz. Nie biję się jeszcze z takim typem jak ja. O, biję się z starym mocniejszymi, kurwa. Zobaczymy, okaże się. Ale to kocham. Dobrze, nie. Nie, ale po walce pijemy piwo, ale pierwszy na jebie. Obudziłeś się? No zobaczymy, komuś się to zgaśnie. Panie i panowie, pozycja bokserska do ludzi. Ten pojedynek jest jednym z najbardziej interesujących pojedynków w historii polskich freak fightów. Paweł Tyburski, Denis Załęcki, najwięksi, prawdopodobnie najsilniejsi w karierach. Nie uciekaj, nie uciekaj, jeszcze chodź. Kornik! 52 kg. Exi Chaplin! 62 800. Pobawimy się jutro, co? Paulina, ja serio jutro chcę złamać ci nos. Jak ty mi dasz taką możliwość, ja ci złamę nos. Będzie ciężko? Ale nie, myślę, próbować. Że nie będzie ciężko. Będzie. Uważaj. To która z was będzie nową szefową drugiej? Ja bym nie chciała być szefową Pauliny. Nie? Nie. To dobrze, bo nie Natalia będziesz. Natalia ci wystarczy. Natalia mi starczy. Ale co, że pracownik leniwy, czy o co chodzi? Może troszkę. Marcin Dubiel! 59 800. Jarząbkowski! Równo 80 kg. Co oznacza, że... A wy ogarniajcie pay-per-view. Highlife.tv. Trochę przody. To mi się podoba. Taktyka piękna. Najlepsza. Przypominamy, to będzie wielce wyczekiwany debiut Paszy w MMA. W formule MMA, jego formule wymarzonej. Zobaczymy, czy przeciwnik, no i wynik, także okaże się wymarzony. A więc po raz pierwszy w katowickim spotku, w tym legendarnym miejscu, Hajlik
6, już jutro. Nie ma już biletów, ale jest okazja, ostatnia okazja, żeby te bilety zdobyć w grze ulicznej. Przypominamy, już jutro gra uliczna, w której będziecie mogli zgarnąć gadżety Hajlik oraz bilety na galę. Sprawdzajcie instagramowy profil Fortuny, żeby poznać więcej szczegółów. Zaczynamy od godziny 12. Malik, czego ty się spodziewasz po tej jutrzejszej gali? Dużo emocji przede wszystkim. Ja też coś zaplanowałem jeszcze ze swojej strony, także tak samo zachęcam do nabywania pay-per-view. Hala jest wyprzedana. Hajlik.